Dobry wieczór państwu, Ryszard Makowski, 23 listopada, w piątek, zaznaczam w piątek, bo to jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że się państwo nudzicie, bo macie teraz państwo szansę przestać się nudzić. Moim gościem jest dzisiaj redaktor Stanisław Michalkiewicz. Dobry wieczór państwu. Człowiek, jak państwo wiecie, obdarzony wnikliwym umysłem i z tego umysłu potrafiący skorzystać, a jeszcze co najważniejsze, nie bojący się podzielić z tego, co mu się skorzystało z umysłu, prawda? No. Bardzo dziękuję za taką recenzję. No, ale to jest prawda. Przypomniało mi się takie powiedzenie Sołżenicyna o władzy radzieckiej, że z władzą radziecką nie będziesz się nudził. To ja... No to ja może nie w tym sensie to miałem być, ale czy dlatego zaznaczyłem, że dzisiaj jest piątek, bo jaki dzisiaj jest piątek? Czarny. No właśnie. Czarny Black piątek, Friday. No, interesowałem się, kiedy to do Polski wreszcie dojdzie, ten Black Friday, bo przecież to w Ameryce jest, a u nas nie ma, no to jakieś... Musi być to jakieś u nas. Po prostu nie ma rady, niedopatrzenie. Tak. No. Nie ma rady, to byśmy naruszyli w ten sposób jedność sojuszniczą. No właśnie, no byśmy tu wypadali źle w oczach naszych obecnie największych sojuszników. Pani Żorżeta by się na nas pogniewała. A pan skorzystał dzisiaj z Black Friday? Nie, ja nie skorzystałem, bo ja nie uznaję świąt, które zostały ustanowione po rewolucji francuskiej, z wyjątkiem świąt narodowych i katolickich. No tak, to bo 11 listopada to jednak po rewolucji francuskiej. To nie, ale to jest święto państwowe, w związku z tym to jest inna rzecz, że to nie wiem, czy akurat 11 listopada powinno być, a nie 7 października, ale to już mniejsza z tym. No ale to z tymi świętami tak jest, na przykład na święto Pragi warszawskiej wypada 4 listopada. Jest to rocznica rzezi Pragi, no więc jak jeszcze na Pradze pracowałem jako dyrektor Domu Kultury, no to interesowałem się akurat tymi tematami, to wtedy było ustalane i mówiłem, no czy nie można znaleźć jakiegoś przyjemniejszego dnia niż akurat rzeź Pragi na święto i to jeszcze w listopadzie, kiedy jest ciemno, nieprzyjemnie, siąpi. I, no ale no, jest święto, to święto. Tak, tak, to nowa świecka tradycja, także już trudno. No tak, ale wczoraj też był świąteczny dzień, ponieważ no, telewizja transmitowała proces. Miał pan okazję to zobaczyć? No, miałem okazję zobaczyć, ale fragment, bo oglądanie całego przebiegu było ponad moje siły, więc obejrzałem sobie tylko ten fragment, kiedy pani sędzia niezawisła przepytywała Lecha Wałęsę. No i przekonałem się, że z tych odpowiedzi, nawet które on tam udzielał, że Lech Wałęsa rzeczywiście nie ma żadnych dowodów, na nawet tam miękkich, już nie mówiąc o twardych, na poparcie swoich tych zarzutów, które przedstawił Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ciekaw jestem, jaki wyrok zostanie w związku z tym wydany 6 grudnia, bo 6 grudnia Mikołaja, znowu też święto. Tak, na Mikołaja być może, że pani sędzia obmyśli jakiś prezent dla Lecha Wałęsy, bo Lech Wałęsa się pojawił tam w sądzie w koszulce z napisem Konstytucja. Pani sędzia też taką koszulkę ma, bo miała ją założoną podczas demonstracji Komitetu Obrony Demokracji. Czyli jak po zwycięskim meczu mogą się wymienić koszulkami. Tak, tak. No, ja myślę w ogóle, wie pan, że to koszulki, to jeszcze w tej sprawie nie powiedziane zostało ostatnie słowo, bo o demokrację i praworządność nie można walczyć połowicznie. Więc trzeba jeszcze dolne części garderoby i dla panów i dla pani z napisem Konstytucja, bo nie może być tak, że tylko górna połowa ciała bierze udział w walce o demokrację i praworządność, a dolna tkwi nadal w sprośnych błędach niebyłobrzydłych. Więc myślę, że jeszcze do tego dojdziemy. Nie wiem, czy Komitet Obrony Demokracji jest zdolny do takiego wysiłku organizacyjnego i produkcyjnego, no ale to mam nadzieję, że zostanie wsparty na przykład przez naszą Złotą Panią albo nawet Komisję Europejską. To znaczy ja oglądałem wczoraj cały ten program z tym, że tak jak mówię, oglądałem to jednym uchem, bo ja przeważnie... Współczuję. Nie, dlaczego? Ja przeważnie coś robię innego, no i mam tutaj włączony nasłuch i jak są jakieś ciekawsze momenty, no to staram się wtedy w tych momentach już uczestniczyć. I muszę przyznać, że to było tak, że w pierwszej części, kiedy był przesłuchiwany prezes Kaczyński, no to był obwiniany praktycznie za wszystko, tak trudno było się
zorientować, to jest powodem, kto jest pozwanym, tak, to, tak naprawdę. Ale w drugiej części, jak już doszedł Lech Wałęsa do głosu, no to wtedy już był obwiniany po całości. Także to było taki, odbył się taki sąd nad prezesem Kaczyńskim. No, tam była kwestia, czy to on spreparował teczkę Bolka. Wie pan, ja myślę, że prezes Kaczyński jest sam sobie winien. Kiedyś w czasach staropolskich było takie porzekadło na określenie człowieka no, nierozsądnego takiego. Widzi, że most i jedzie. Tu prezes Kaczyński widzi, że sąd i idzie. No, to widział takie rzeczy od sądów niezawisłych. Trzeba się trzymać z daleka, omijać je szerokim łukiem. I wtedy... No, ale tutaj się z panem redaktorem zupełnie nie zgodzę, bo uważam, że ten wczorajszy spektakl był no, wygrany przez nokaut, przez prezesa Kaczyńskiego. Ja wiem, że to może wyglądać już tam, wiem, że część widzów będzie, że to podlizywanie się i tak dalej. To nie jest podlizywanie się. Po prostu no, ta, rzeczywiście prezes godnością osobistą siłą tutaj, i godnością tak osobistą. Jest, no, tak. Górował zdecydowanie nad naszym noblistą. No, panie redaktorze, to nie jest wielka sztuka. Pan... Ale, no, sztuka nie jest, ale jak to jest w świetle reflektorów tak, Jupiterów, nie, no, to nabiera jednak siły. Wie pan, takie każda rozmowa z Lechem Wałęsą obfituje w takie niezamierzone efekty komiczne. No i gdybym nie wiedział, że zeznaje przed sądem były prezydent, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, członek tej grupy mędrców Europy, on tam się co prawda czuł trochę nieswojo w tym gronie, no ale chyba był. Chyba nie, znaczy w sądzie jakoś tak się czuł. Według nie, nie, ja mówię w gronie mędrców Europy, trochę się nieswojo czuł, no ale taki mędrzec czasu wojny to tam może być, więc gdybym nie wiedział, że to on i tylko słuchał, wie pan, nie wiedząc, kto to mówi, to bym pomyślał, że to jakiś kretyn mówi, ale to nie kretyn, tylko były prezydent naszego nieszczęśliwego i tak przecież nieszczęśliwego kraju. No ja wiem, czy nieszczęśliwego, no 11 listopada nie wyglądało to nieszczęśliwie, wprost przeciwnie. No. Wyglądało, to zależy ale... od punktu widzenia, wie pan, bo... Ale też jeszcze do tego, tak. Do spraw narodowych, to jeszcze dojdziemy w naszej dzisiejszej, no dosyć no, długiej, ale i sympatycznej rozmowie. Natomiast no, wczoraj były rzeczywiście takie momenty, jak to kiedyś jeszcze był taki sketch Andrzeja Zaorskiego, że momenty były, prawda? I to momenty były, to no, była piękna wymiana zdań, że no tak. Kiedy pan Wałęsa mówi, że ja pana zrobiłem ministrem, a że ja pana zrobiłem prezydentem. Nie wiem, to historyczna tak, wymiana to jest zdań. To no. Akurat prawda, to co prezes Kaczyński powiedział, ale nie jestem pewien, czy jest to tytuł do chwały, że prezes Kaczyński nastręczył Polakom akurat Lecha Wałęsę na prezydenta. No, myślę, że powinien się z tego wytłumaczyć raczej niż szczycić tym czynem, dlatego że no, to moim zdaniem, wie pan, to mówiąc już zupełnie serio, to... No, cały czas mówię serio. Tak, więc jestem prawie pewien, że reżyserom naszej sceny politycznej chodziło o to, żeby taką kandydaturą na prezydenta ostatecznie upokorzyć naród polski. Ale znaczy, no, no to jest śmiała teza. Natomiast ja mam taką zawsze swoją dykteryjkę, którą powtarzałem już wielokrotnie, gdzieś tam pewnie ją pisałem też wielokrotnie, że postać i biografia Lecha Wałęsy to jest koronny dowód na to, że Pan Bóg ma poczucie humoru. No to z całą pewnością, a poza tym jest dowodem na siłę propagandy, bo przecież Lech Wałęsa został, że tak powiem, wykreowany przez zdolnych propagandystów, którzy no, prawie że mu drugą osobowość tam przyprawili, tak jak się przyprawia nos albo ogon. No i on najciekawsze jest to, że on zna się uwierzył w tę legendę w tej chwili i zaczyna traktować to wszystko na serio. Zupełnie nie ma dystansu do swojej osoby. No ale jak można mieć dystans, jeżeli się samemu obaliło komunizm? Nie, no więc wie pan, jak ja przypominam sobie, jak byłem zaskoczony, kiedy umarł Jan Paweł II. No i z tej racji telewizje z całego świata takie programy o Janie Pawle II nakręcały, między innymi takie różne no, o Polsce i tak dalej. No i telewizja portugalska
poprosiła o wypowiedź Lecha Wałęsę. I nie można tego położyć na karp jakiegoś niedokładnego tłumaczenia, bo to ja to słyszałem, a Wałęsa mówił po polsku. I powiedział rzeczywiście coś takiego, że ja nie miałem ludzi i obaliłem komunizm z żoną i z dziećmi. No po prostu dech mi zaparło. No ale może on tak uważa, może tak nie, było. Dlatego mówię, może że w jego rzeczywistości tak mogło być. Uwierzył, wie pan, w tę własną legendę. To jest bardzo trudne do wykorzenienia. Zresztą nie wiem, czy jest taka potrzeba, bo jemu w głowie się lęgną koncepcje na temat Bolka i na inne tematy też, tak jak króliki, wie pan, więc człowiek nie nadąży za tymi koncepcjami. No, wczoraj koncepcja była taka, że te wszystkie papiery zwane archiwum Kiszczaka zostały pani Kiszczakowej podrzucone, a ona była postraszona tym, że straci emeryturę, dlatego je pokazywała. No tak, ja tutaj to... mam taką uwagę, tylko tak? No, czy pan wierzy w to, że archiwum Kiszczaka to była tylko teczka Lecha Wałęsy? Nie, no nie wierzę. Myślę, że generał Kiszczak zachował sobie inne precjoza. Natomiast to ta koncepcja, o którą pan przed chwilą przedstawił... To znaczy, to jest koncepcja Lecha Wałęsy. Tak, koncepcja Lecha Wałęsy, to świadczy o tym, że Lech Wałęsa się nie zmienił. Że Lech Wałęsa to... Wie pan, kiedyś go tak scharakteryzował mąż Julii Pitery, Paweł Pitera, taki reżyser filmowy, i powiedział, że Wałęsa ma jeden problem. Jak wynieść puszkę farby za bramę, żeby w razie czego podejrzenie padło na strażnika. I raz to jest puszka farby w sensie dosłownym, a drugim razem to jest cała Polska. Także, ale problem jest ten sam. No, dosyć celna metafora. Natomiast ja tu jeszcze chciałem pana zapytać, bo jest pan prawnikiem przecież po profesji. No, po wykształceniu raczej. No to tak samo jak ja jestem chemikiem. Nie uprawiałem tego zawodu. No ja troszkę, ale bardzo krótko. Bo wczoraj padła taka sekwencja ze strony pani sędziny, tej, o której tu już mówiliśmy, która... Pani tam, Weroniki. Tak, pani, no to już aż tak dokładnie tam... No nie, chwili... dlaczego? Niech prawdziwa cnota, wie pan, tutaj zabłyśnie. No tak. I on stwierdziła tak, dlaczego pan uważa, że ta wypowiedź narusza pana dobra osobiste? Chodzi oczywiście o insynuację Lecha Wałęsy, który, może tu przypomnę państwu, może nie wszyscy to wiecie, ale tu nie wszyscy państwo to wiecie, że chodziło o to, że Lech Wałęsa sugerował na Facebooku, że Jarosław Kaczyński swoim telefonem spowodował katastrofę smoleńską i obwiniał go w zasadzie za śmierć tych wszystkich osób. No, trudno znaleźć bardziej podłe insynuacje, prawda? Natomiast no, ja tutaj tak napisałem, że to jest oburzające pytanie, natomiast dlatego zapytałem pana jako prawnika, bo potem pani profesor Pawłowicz napisała mi na Twitterze, że sąd ma obowiązek podobno zapytać się w ten sposób. No tak, dlatego że, wie pan, jeżeli ktoś, taka jest zasada w prawie, że jeżeli ktoś z jakiegoś faktu wyciąga skutki prawne, to powinien go udowodnić, że przynajmniej subiektywnie czuje, że jego dobra osobiste, na przykład cześć, zostały naruszone. Także tutaj jest actor incumbit probatio, to jest taka zasada jeszcze starożytna, że właśnie ten powód musi udowodnić zasadność swojego powództwa. Więc to pytanie nie było jakieś ani złośliwe, ani niestosowne, było na miejscu. No z tym, że mam taką uwagę, że w sytuacji tak ewidentnej, chyba trudno się dopytywać, czy poczuł się taką wypowiedzią pan prezes Kaczyński urażony, no wie pan, nie mógł się nie poczuć. Nie, więc procedura wymaga, żeby na sali sądowej przeprowadzić wszystkie dowody. No i to odpowiedź powoda na pytanie sędziego jest, ma charakter tam dowodowy, także to nie. Ja bym, wie pan, co innego tutaj, na co innego zwrócił uwagę, że sprawa się toczyła przed sądem niezawisłym w Gdańsku. Okręg Gdański Sądowy słynie na świecie z niezawisłości, więc możemy jeszcze mieć... No tak, mieć... tam był ten pan sędzia na telefon. No to tak, więc możemy mieć różne takie, wie pan, niespodzianki. Poza tym tam jest teraz kwestia, przepraszam, że jeszcze panu wchodzę raz słowo, tych notariuszy, którzy naciągali biednych ludzi, którzy wzięli jakieś kredyty, a mieli to pod hipotekę i tracili mieszkania, i się okazało, że ci notariusze są
bardzo w porządku. Sąd zaświadczył. No tak, więc wie pan, sąd w Gdańsku jest znany z niezawisłości i tutaj wydanie wyroku zostało odłożone, odroczone do 6 lutego. To jest całkiem sporo czasu na rozmaite konsultacje. Także do 6 lutego czy grudnia? Grudnia, przepraszam, do 6 grudnia. Także jest sporo czasu na rozmaite konsultacje, więc myślę, że wyrok będzie głęboko przemyślany. No chyba tak, tym bardziej, że to przesłuchanie prezesa Kaczyńskiego trwało prawie 3 godziny, tam 2,5, troszkę więcej, może pod 3 godziny. Natomiast przesłuchanie naszego noblisty Lecha Wałęsy trwało pół godziny i kiedy Lech Wałęsa mówi, że ja tutaj ten wątek już uważam za zamknięty, to pani sędzina uznawała, no, że ten wątek jest za zamknięty. Pani sędzia, jakby, jak to zacytować tutaj z pana Tadeusza, wypowiedź Telimeny, powinność swojej, policmajster powinność swojej służby zrozumiał. Więc wydaje mi się, że tutaj będziemy mieli jeszcze byłoby bardziej jeden, poprawnie policmajsterka. Jeszcze jeden przykład sławnej na całym świecie niezawisłości sędziowskiej. No ale to jest też tak, no, że Lech Wałęsa zeznaje, no i tam mówi, że tam, że Kaczyński ma tam tyle ludzi na sumieniu, bo ja jednak wiem przecież, że on drygował bratem i tak dalej. Przepraszam bardzo. Jesień. I to jest tak, że to idzie do protokołu. No. Ja tak trochę tego nie rozumiem, no bo chyba sąd powinien jakoś tutaj troszeczkę wejść w jakąś polemikę. No. Tak, pani Mazurek zwróciła uwagę, że sąd nie reagował na inwektywy Lecha Wałęsy pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, ale jeszcze raz powtórzę, panie redaktorze, że Jarosław Kaczyński jest sam sobie winien. No powiadam, kto, jaki normalny człowiek idzie do sądu? Nie, ale tak jak mówię, to ja tu jeszcze też się powtórzę, że uważam, że to akurat był dobry ruch, bo jednak mamy o czym rozmawiać. Widzieliśmy nie, to a pan, obraz nie kłamie. Tematów do rozmowy by nam nie zabrakło, no, nawet i bez tak, tego. Ale to jest ale, taki żywy. Tak, tak, nie, oczywiście, tu wie pan, spektakl z udziałem naszego kukuńka zawsze jest widowiskiem wesołym, także nie mam co tam narzekać. W dzisiejszych czasach no tyle naszego, co się pośmiejemy i coś nam się też od życia należy za nasze podatki. No znaczy to, z tym, to jest to taki trochę śmiech przez łzy, no bo, dlaczego? Bo to są najważniejsze osoby w państwie. No. Panie redaktorze, no Lech Wałęsa nie jest najważniejszą osobą w państwie. I no, nawet mam wrażenie. Wbrew pozorom jest, bo na całym świecie jest uważany i będzie zawsze proszę uważany. Pana, no to wie pan, czasami opinia światowa się myli. Na przykład no, wielu ludzi było uważanych za takich bardzo ważnych, a okazało się, że przeziębili się i świat jak gdyby nigdy nic istnieje bez nich. I także ja myślę, że Lech Wałęsa nigdy nie był ważną osobą, osobistością w Polsce, nawet wtedy, kiedy był prezydentem, dlatego że no on, wie pan, był przez tam postawiony na fasadzie i doskonale wiedział, co mu wolno, czego mu nie wolno. No, ministrowie z tej kancelarii prezydenta mi opowiadali, że Lech Wałęsa ulubionym zajęciem była praca naukowa. Polegała ona na tym, że on rozwiązywał krzyżówki. No i żeby go nikt nie zastał przy tej pracy naukowej, nie zaskoczył, to Mieczysław Wachowski przeniósł go na piętro, bo to więcej czasu było. Słyszałem o tym. No, czas szybko leci, doszliśmy już do pierwszej przerwy reklamowej. Ja tylko jeszcze może zacytuję tutaj na koniec tej sekwencji pana sędziego, który też pomagał i zacytował znowu pana Wałęsę, że Kaczyński może narobić krzywdy przez chorobę albo nawiedzenie. No, wie pan, więc stale to już to ewentualnie się może, nad tym... Każdy może krzywdy zrobić przez różne rzeczy. Ale czy to było potrzebne do cytowania? Według mnie potrzebne, żeby ludzie się o tym dowiedzieli, ale teraz no, muszę panu przerwać niestety reklamy.